Witam wszystkich kibiców, ludzi związanych z naszym klubem. Dziękuję zarządowi i dyrektorowi sportowi za zaufanie przy tej decyzji. No, dlaczego Śląsk? Myślę, że w tych rozmowach, które odbyliśmy ze sobą, mieliśmy dosyć wspólnego i chcielibyśmy w takim trudnym momencie, nie ukrywamy, bardzo, bardzo trudnym momencie, w którym się znajduje Śląsk Wrocław, obudzić giganta i do tego potrzebujemy wojsko. Także na pewno tutaj jestem, żeby to wojsko zbudować i żebyśmy jak najszybciej wrócili na właściwe tory. No, pierwszy cel jest, tak jak powiedziałem przed chwilą i może odpowiadam na to pierwsze pytanie, chcemy obudzić giganta. Śląsk Wrocław jest dużym klubem, gigantycznym klubem, ale jest śpiącym i śpi. I do tego mówię, tak jak powiedziałem przed chwilą, musimy go obudzić. Obudzić zawodników też, bo uważam osobiście, że większość zawodników gra poniżej swoich możliwości. Jakie są przyczyny, do tego dojdziemy. Ale musimy sobie dawać sprawę, że to nie jest moment, że to zrobimy od razu i szybko. Kto się tego spodziewa, od razu mówię, niech nie przychodzi na stadion, bo ten, który jest kibicem i który jest za Śląskiem, on jest zawsze w każdym momencie, zwłaszcza w tym momencie, którym teraz, a później, kiedy będzie dobrze, a będzie dobrze, ludzie potem przyjeżdżają na stadion, a dla nas będą się liczyli tylko ci, którzy byli od samego początku. Szkoleniowiec może mieć swój jakiś pomysł, ale ważny jest klub, w którym się znajduje i który przychodzi i musi się szybko zaadaptować do klubu, nie klub do mnie. Na pewno sama nazwa wojskowi, wojsko musi być agresywne, musi być szybkie, sprytne, strategicznie i który na tym polu boisku będzie walczyło zawsze o zwycięstwo. Kwestia tego, że żaden trener, który ma doświadczenie, nie gwarantuje, że będzie w wyniku i że żaden trener, który nie ma doświadczenia, nie gwarantuje, że będzie źle. Także to jest robota do wykonania. Doświadczenie, które mam, no też byłem w wielkim klubie, może nie tak długo, ale też przeżyłem swoje dosyć negatywne chwile, które też mi, nie ukrywam, pomogły w moim dalszym rozwoju. Ten etap pierwszej lidze, tak naprawdę taki tych 3 lat mnie dużo nauczyło. Tak naprawdę to jest najważniejsze po prostu, żeby rozwijać po prostu zawodników. Jak rozwiniemy zawodników indywidualnie, rozwiniemy zespół. Jak rozwiniemy zespół, będziemy wygrywać i wtedy klub też będzie dobrze. Kto tam będzie chciał od tych wychowanków poszukać, ja uważam, że nie tylko wynik sportowy jest, wiadomo, że wygrywać i zdobywać trofea, ale przede wszystkim rozwijać tych ludzi po drodze. Tak naprawdę mogę powiedzieć w tym moim niewielkim doświadczeniu, że rozwijam wielu zawodników, którzy gdzieś tam i Akademię Lecha, bo można powiedzieć, że to jest łatwe, rozwijać zawodników, no teraz dalej Chrobrym Głogów też rozwijamy zawodników i wielu z nich jest aktualnymi reprezentantami Polski, wielu z nich już gra za granicę, wiele z nich już gra w ekstraklasie, albo za chwilę będzie w ekstraklasie, także tutaj widzimy duży potencjał. Takich zawodników jak profesor Szymon Lewkot, jak Adrian Łyszarz, to są młodzi zawodnicy, na którym czuć potencjał, tylko po prostu możemy go wspólnie rozwijać. Na to ten czas nie przyspieszymy. Wielu by chciało od razu i szybko, ale życie nie przyspieszymy, ich rozwój nie przyspieszymy. Zwłaszcza, że tych dwóch zawodników też nie mieli taki łatwy okres w tym roku, ale uważam, że to jest dla nich takie negatywne doświadczenie, które może bardzo, bardzo dużo zaprocentować w przyszłości. Także to jest to wielu innych zawodników, którzy mają swoją przyszłości gry na dosyć wysokim poziomie i też widzimy, że ten
potencjal jest po prostu zaspany i musimy tych wszystkich ludzi obudzić. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, otworzymy tą lodówkę, zobaczymy, co tam się znajduje i potem dopiero zaczniemy, pójdziemy na zakupy. Na pewno dla mnie spory handicap, że po prostu mogę się dogadać z tymi zawodnikami swoim języku macierzyńskim. Na pewno ułatwi nam to pracę i kontakt, bo dzisiaj wszystko z komunikacją i wszystko chodzi, jakie relacje zbudujemy tutaj wszyscy, zaczynając od Was, poprzez zespół, poprzez zarząd i dopiero jak się przekonamy wszyscy, że musimy iść jedną stronę, że tak jak powiedziałem na początku, taki uśpiony gigant potrzebuje wielu, wielu ludzi, żeby go podnieść i obudzić. Także na pewno teraz dla wszystkich, wszystkie ręki na pokład, nie będzie łatwo, ale musimy być razem od samego początku, bo później będzie dobrze. Asystent trenera Maciej Stachowiak, z którym już jestem razem długo, prawie 10 lat. Razem zaczęliśmy w Akademii Lecha poprzez rezerwę, poprzez pierwszy zespół i teraz tą, kończyliśmy razem tą przygodę, wspaniałą przygodę Chrogrim Głogów. Teraz następny etap, Szlos Wrocław. Także to jest młody trener z wielką pasją, z wielką ambicją, który dużo może dać młodymi zawodnikami. Także razem na pewno będziemy chcieli to wszystko pchać do przodu. Mariusz Boldin to jest osoba, która jest bardzo związana z Śląskiem Wrocław, bo jest po prostu kibicem tego klubu. Mieszka w Brzegu Dolnym, to jest bardzo blisko tutaj Wrocławia. Także na pewno moment, kiedy się dowiedział, że będzie pracował w Lechu, no, po prostu już nie śpi dwa dni i dwie nocy. Także na pewno trener bramkarzy, który też będzie odpowiedzialny za stały fragment tej gry. I osoba, która już akurat Michał Szomnik, który tutaj jest naszym zawodnikiem, to on, Mariusz gdzieś tam go znalazł w tych innych zespołach w Odrze Opole, go wciągnął do Chrobrego Głogu, gdzie pracowali rok czasu i Michał się znalazł w Śląsku Wrocław. Rafał Leszyński też teraz jeden z lepszych zawodników pierwszej ligi, też rok czasu z nim pracy, także na pewno osoba też głodna i bardzo zmotywowana. Maciej Dykowski, no, zwłaszcza taka bardzo fajna przygoda, że jak przyjechałem do Lecha, to jest osoba, z którą pierwszy raz byłem w pokoju i zwłaszcza gadaliśmy teraz po takim moim polskim, wtedy polskim bardzo trudnym mówić, że w ogóle gadam po polsku, ale się bardzo starałem po prostu wytłumaczyć, jak będziemy chcieli grać razem w tej obronie i taki nigdy nie wiadomo, to już mija 15 lat bodajże i gdzieś tam się znowu spotykamy, także życie tworzy bardzo fajne historie i jeszcze bardzo fajna, spójnie możemy też, bo on jest świadom, zna ten klub od środka, pracował z grupami młodzieżowymi w rezerwach Śląska Wrocław, także na pewno w tej naszej codziennej robocie będzie osobą bardzo przydatną, też będzie miał swoją rolę, którą jeszcze ustalimy, ale na pewno będzie miał dużo do pracy.